Siemano, Awe, Vantix, siema, Szaman. Naprawiłem Sherlocka Holmesa. Chyba naprawiłem. Okazało się, że trzy pliki były uszkodzone. I możliwe, że to nie dawało mi... nie pchało mi dalej tego, kurde, historii w gierce. Ale nie sprawdzałem. Zrobiłem tylko spójność. I... Nie, mówiłem tylko siema. Witałem się. I że naprawiłem Sherlocka, ale to mówiłem w momencie, jak już odpisałeś do szamana Aloha, to już na pewno słyszałeś. No i mam nadzieję, że będzie działało. A ta gierka... ta gierka, właśnie, kurde. Mam za dobry humor chyba dzisiaj, więc postanowiłem zaryzykować i możliwe, że go sobie spierdzielić, bo ta gierka trochę droga jest i ludzie na nią narzekają, że jest optymalizacja do dupy. Ale już było chyba 5 czy 6 aktualizacji i niby jest lepiej, nie? Jedni twierdzą, że można parówki gotować sobie bez użycia gazu na komputerze w momencie, jak się shadery budują w tej grze. Inni narzekali, że w ciągu pół godziny mieli 2 albo 3 crashe tej gry, że jest optymalizacja do dupy. Ale niby po aktualizacji 1.03 już jest lepiej. Zobaczymy. Mi się shadery budowały, fakt, chyba z dobre 10-15 minut, ale procka miałem temperaturę 83 stopnie, czyli taką jak na mój procesor to normalną temperaturę, nie? Nie wiem, może ci co narzekali na to, że się grzał komp, to albo mieli gorsze chłodzenie, albo po prostu nie czyścili komputera, nie? Nie wiem jak to tam jest. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego crasha. FPS-y dziwnie skaczą. Ciężko jest utrzymać 75, spadają nawet do 43, ale gra wygląda ładnie. Lekka przycinka tam była, jak jechałem chyba samochodem. W sumie to było bardziej cutscenka niż moja kontrola nad postacią. No i to jest konwersja z konsoli, nie? No to wiadomo. Zobaczymy. A póki co... Szaman zagrał w bank i wygrał. I z 30 zrobił 60. Dawaj, no kurde, no jak to tak? Chyba tego tak nie zostawisz. Wyzeruj to. No, teraz jest ok. Bo już chciałem ci to ręcznie wyzerować. Żeby wszystko miało ręce i nogi. No dobra, zaraz w sumie... Poczekamy jeszcze chwilę, bo może Gossi się obudzi. Nie będę jej budził. Pewnie sama zaraz przyjdzie. Także zagramy sobie... Aha, i wiecie co? Jedyne co w tej grze, nie ma full screena, nie ma pełnego ekranu. Jest tylko okno albo okno bez ramki. Nie wiem czemu tak. Już w kilka konwersji z konsoli grałem i był pełen ekran, a ta gra nie ma pełnego ekranu. Dlatego musiałem też na OBS-ie ustawić przechwytywanie ekranu, a nie aplikacji pełnoekranowej, bo znowu by był problem, nie? Że OBS nie widzi gry. Nie wiem, czemu nie dali full screena w takiej gierce. Dobra, odpalamy powoli. Ile to miałem decybeli, kurde, bo mi się kliknęło 10 chyba decybeli miałem na grę. Jak będzie za cicho lub za głośno, to dacie znać.
Bardzo łatwy, no, na normalnym. Tu będą jakieś pewnie autocelowania, nie chcę autocelowania. Ograniczona liczba składników, dobra. Tutaj jeszcze widzę, że coś jest. Speedrun nie. Permanent na śmierć nie. Wspomaganie kamery nie. Tomi, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca, to jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, no, hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. No. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. To jest bogatsza od ojca. Że też powinienem się przerzucić, kurde, na handel narkotykami. W sumie dalej bym pracował w białym proszku, tylko zamiast mąki sprzedawałbym co innego, nie? I lepsza kasa. Śpij dobrze, szkrabie. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Co macie? Wujku? Halo? Kurde, wujek po nocach dzwoni. Pewnie się nachlał i w kasynie siedzi. Potrzebuje transportu. O co chodzi? Nie ma sygnału. Nie ma sygnału. Cholera! Zapomniałam mu jej dać. Nie jesteś z kamieliną. Dobrze, że nie ma Maszy, bo zaraz by włączyła z kamieliny. A nie, nie włączyłaby, bo ja wyłączyłem. To dobrze. No, można i tekstowo, nie? Jak jest alert wyłączony, to można i tak, ale... No, wyłączyłem na fabułę. Tato! Tu jesteś. A nie, to jest łazienka. A nie. Tak, łazienka. Kibel z łazienką. Gazeta. Gazeta musi być, nie? W kiblu. Chociaż teraz to już są czasy... Gdzie się na kiblu z telefonem siedzi, a nie z gazetą, ale dobra. Tatusiu? Tato!
Tato. Jesteś tu? Tata zamieniony w zombie. Nie, nie ma taty. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Co? Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Ale jebło. Co to było? To tam jebło. O Boże. To tam te wiadomości są chyba nagrywane. Tato? W gazecie jak zawsze tato? Kłamie. Pytają ciągle o rządzie, a na telefonie od... No. W sumie, kurde, masz rację. Gazeta, nie? Wszystkie media, nie? Czy to papierek, czy to telewizja, czy radio. Internet w sumie też kłamie, ale gierka nie kłamie, nie? Gierki nie kłamią. Gierki są zajebiste. Osiem nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś do cholery? No, albo memy w sumie. Zaraz będę. Oho! Ktoś, kurde, Brutusa. Coś mu zrobił. Patrzcie. Prawie nie ma wiatru. Na drzewa patrzę. A opona się buja. Coś to jest nie tak. Jest podejrzane. O, jest tata. Gdzie byłeś? Sara! Dźwięk jest dobrze względem mnie? Tak. Wchodził tu ktoś? Nie. No ty wszedłeś. Nie wiem dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd. Czemu? Co tam takiego jest? Tam nikogo nie ma. Co się dzieje? To Cooperowie. Nie ma tu nikogo. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na... O kurde! Jest. Na to diabeł. Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy! Jimmy, chodź. Jimmy, kurde, chodź. Jimmy, mogłeś... Nie rób tego! Idź, idź! Jimmy jaki nachalny, kurde. Nie czekał, aż mu otworzymy drzwi, zabij. Tylko sam sobie otworzył. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tommy, chodź. Chodź. Gdzieś ty się podziewał. Masz o pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowało. Czy możemy już jechać? Zarazili się pasożytem czy coś. Powiedzmy, co się stało. Później. Hej, skarbie. Cześć, wujek. Jak się czujesz? Zajebiście. Dobrze. Właśnie sąsiad wbiegł nam przez radio? Szybę. Tak jest. Jak mam się czuć, kurde? Tam się pali. Wysiadły komórki. Fajnie zrobione, nie? Że jak radio? Sobie obracam się kamerą, to ona też przez te okna patrzy, przed nie? Chwilą speaker gadał jak tak się tylko głową rusza. Mówił, o, tam gościu już też się pakuje. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do chrypstwa, Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71, tak wiem. Ta szyba w dachu mi się nie podoba. Tu coś może, kurde, do nas przez tą szybę wpaść. Całą rodzinę z Tommy! Tak. Przepraszam. Uja. Jak to się stało? Ale dzwona zaliczył. W innych miastach nie jest lepiej. Na początku mówili, że chorują tylko ludzie na południu. Teraz podają, że we wszystkich stanach. Cholera. To farma Luisa. Kurde, Gossi, wstawaj, bo normalnie historia cię... Ja ją budzę. Dupię to mam. Najwyżej mnie opierdzieli. Jesteśmy chorzy? Nie, oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Czy Jimmy nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Okay. Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. A tu. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! Nie ma, kurde, bujać. Znaczy... Wiem, co mówię, zaufaj. Pa, pa.
Ktoś inny się zatrzyma. Tata słucha, to nie możemy... Mogliśmy. Niegrzecznie. Co tu się kurde odwala? Masakra. Widzę, że wszyscy wpadli na ten sam cholerny pomysł. Może moglibyśmy się cofnąć? No co jest, kurwa, dawaj! Oho! Kurwa mać! Zawracaj! Tommy! Tommy! Zjadają go! Spierdzielamy stąd! Co to kurwa było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże! Skręć tutaj! O nie. Ruszcie się, ludzie! Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staram się. Ja! O nie. Ten nam... Nie możemy się tu zatrzymać. Ten coś pokazuje palcem. Szybko, wycofaj! Są też za nami! A my jedziemy w tamtą stronę, debile, nie? Tam, się! Jedź! Prosto w zadymę. Oni stamtąd uciekają, a my tam jedziemy. Oła. Podgrywamy RP. Tatusiu? Hej! Hej! Wracaj, skarbie, wracaj! O! Ktoś tam będzie jeszcze, pewnie Gossi. Może będzie zaraz? No. Już wstałam. To kurde, dawaj tutaj na grę, no! A nie! Lepiej. Chciałem jeszcze jej napisać, że ma się streszczać, bo Vantik z szamanem wafelki i kradną. Ale dobra, jak jest w sklepie, to nie przyspieszymy. Na spokojnie zrobi zakupy. Bo będzie biegła, jeszcze nogę złamie przeze mnie. Musimy uciekać! I ona by biegła. Co jak kradę? Osłaniaj nas! Wafelki! Trzymaj się mnie! No nie, ty bierzesz to, co ci się należy, nie? To nie jest kradzież. Boję się. Zamknij oczy, skarbie! Kurde, myślałem, że to już mnie zombie dogania, a to ten z pistoletem. Ups! Spierdzielamy tutaj. Tutaj idziemy. Chyba. Ci ludzie się palą. Ci ludzie się palą. Ci ludzie się palą do wyjścia. No, ona nie może patrzeć, ale ja mogę. Bo jestem drogi. Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Uciekajcie, ich jest za dużo! Gdzie mamy uciekać? Alejko! Tu, dobra. Otwieraj. Alejkum. Salem alejkum. Szybko! No idę przecież. Weź go! Nie żyje! Cholera! Tam się ktoś przedostaje przez tą płot. Zaraz będziemy na miejscu. Za momencik! Przechodzą przez płot! Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Dalej! Kurde, ich jest za dużo! Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Kukutami! Spotkamy się tam! Szybko! Spotkamy się tam! Jak to wytłumaczy? Gdzie jesteś tam? Aha, dobra. Jeszcze kawałeczek. Zajebiste info. Spotkamy się tam. I tyle. Doganiają nas! A nas gonią? A goni nas jeden jakiś paralityk. Wolny, damy radę. Pan medyk. Kurde, już nas dwóch goni. Niedobrze. No. A, tak w ogóle to kurde zdrówko. Hej! Potrzebujemy pomocy. Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie ma tak browarek. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest.
Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie! Proszę, nie. Uhu. O, jest wujek. Wujek nas uratował. Oho! Dostała? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. I zegarek jeszcze też nowy, podniesiony już. Wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Kurde, same straty. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? I zgasła. A to już grałeś w Antix? Albo oglądałeś? Ja kiedyś oglądałem, ale ja oglądałem u znajomego i on już, to już było, jak on tam gdzieś biegał. Zima była. To już chyba w połowie gry, albo może... No znaczy, może nie w połowie gry, no ale to już dalej. Nie? Czy czekaj, czy to była part 2 on grał? Bo na konsoli to są już part 2 jesteś, nie? A na peceta to dopiero to wyszło. To może to było part 2? Nie wiem, które ja oglądałem. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy. Ale to oglądałem właśnie krótko, bo to już były informacje na temat tego, że na peceta ma wyjść. I ja nie chciałem sobie, wiesz, spoilerować, nie? Standardowo. Coś jak z Hogwartem. Też wiedziałem, że będę miał zamiar ogrywać kiedyś. To celowo nie oglądałem live. Chociaż nie powiem, że kusiło, nie? Zamieszki trwają już trzeci dzień. A zapasy żywności dramatycznie się furczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Świetliki, kurde. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki. Oglądałem też serial, ale jakoś mnie, kurde, nie porwał. Chyba nawet nie skończyłem całego tego sezonu. Na 7 odcinku chyba się zatrzymałem i już potem mi się nie chciało. No, tak, jakoś tak. No ja akurat nie mogę porównać, czy się nie ma do gry, bo ja ani nie grałem, ani nie oglądałem gry za dużo, nie? Tak jak mówiłem, ale... No nie wiem, no jakoś tak, kurde... Miły poranek? Nie miał tego czegoś, gdzie na przykład nie mógłbym się doczekać kolejnego odcinka, nie? Po obejrzeniu, powiedzmy, piątego czekałbym na szósty, nie? Tak jakoś tak... A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Kartki. Kurde, powiedz, przypominają mi się czasy. O, kiedy tu wracałam, napadło komuny. Mi nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Jak się kupowało na może kartki. Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Ja też jestem za. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy.
rano dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Przecież to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z tobą. Czyli co, jego córka umarła, a nie wiadomo co z wujkiem, nie? No bo wujek jednak, wujek żył, bo zabił tego żołnierza. Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do noszenia przy sobie dokumentów i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Wujek się zmył, kurde. Nie znowu brakuje się. Jedzenia. Albo doła załapał. Gdzie brakuje jedzenia? O czym ty gadasz? Na co ty patrzysz? Na to? Co to jest, kurde? Dystrybutor jedzenia? Czy to jest jakiś... Jaja sobie kurwa robią? To już trzeci tydzień! Na co ona to patrzyła? Kolejni ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Załatwiłam nam nowe papiery. Przejdziemy bez problemu. Momenty masz? To dawaj, gdzie idziemy? Tam? Fedra. Federal Disaster Response Agency. Kurde. Dobra, idziemy. Dokumenty. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. O! Uciekajcie szybko! No i już weszliśmy, nie? Zawsze, kurde, coś. Szybki odwrót, S i spacja, tak? Dobra. To chyba bardziej dla konsolowców jest ten szybki odwrót. Na padzie im wygodniej się szybko wrócić, nie? Bo ja przecież mogę to myszką zrobić na momencie. Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu. To łatwą drogę szlak trafił. Otarłem rękę. Opatrzane, okej? O, na to też ludzie narzekali w komentarzach, nie? Że nie dość, że optymalizacja jest do dupy, to sterowanie też, że apteczka jest aż pod siódemką, że mogli dać dalej na backspace'a, nie? Na że jak ktoś gra na wsadzie, możemy odpuścić Roberta. To kurwa mu palca zabraknie, żeby sięgnąć. Jeden fajnie napisał przepis na... Widzisz to główne? Parówki. Byłam tam. Właśnie bez użycia jak gazu. Jak tam we wschodnim tunelu? Wlej pół garnka wody. Nie ma wstaw, połóż parówki. Włącz The Last of Us na komputerze. Poczekaj, aż zacznie budować shadery. Postaw garnek coś tam na obudowie komputera. Czego świetliki i przez 5 minut obserwuj, aż zacznie, aż doprowadzi wodę do wrzenia. Coś takiego, nie? Nic smacznego. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszedł. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Co shadery buduje. Fakt, no tak, jak budowało shadery, to zużycie procesora było chyba... Ja miałem chyba na 87%. Co o tym myślisz? I temperatura była 80 chyba 3 stopnie. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Ale bez przesady, nie? Parówki sobie gotowali, nie? Na komputerach. To tutaj. Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Tajne przejście, no, tak? Bo tak widzę, że tak trzymasz tą szafkę. Uważajcie na siebie. Spoko. Ta skoczyła. Halo, ja tam nie... Niech się stanie światło. Uff, Jezu, ale tu wali. Nie powinni to wrzucać, czego popadnie. Bierzmy nasz sprzęt. Cały czas leżą tu nasze plecaki. To jest nasz sprzęt? Tamten to twój, ten to mój, tak? Bierzemy to. Cześć, Gossi. No, jesteś. Mała
elegancko. Daj znać, jak z dźwiękiem będzie, nie? Bo tu, kurde, ja gadałem do chłopaków, a oni mi nie powiedzieli, nie? Ale chyba dobrze, bo by... Jakby było źle... Dobra, kowboju. To by mówili, że jest za cicho coś, nie? Przeładowanie lewym myszki? No mam, ale zaryzykowałem, kurde, ci powiem, nie? Z zakupem, bo ona mało nie kosztowała. Co mam zrobić, kobieto? Czekaj, bo ja z Gosi podsadzisz rozmawiam. Podsadzisz mnie? Nie, nie podsadzę cię, poczekaj, aż pogadam się z Gosi. No, optymalizacja podobno jest zrąbana, nie? Znaczy się... Oceny w ogóle... Ja się zdziwiłem, że na Steamie oceny są mieszane, nie? A nie na przykład bardzo pozytywne, czy w większości pozytywne, bo to jest zajebista gierka. Tylko, że ludzie właśnie narzekali na optymalizację, że konwersja z konsoli na peceta jest do dupy, nie? Gdzie mam cię podsadzić, kobieto? Tam? Chodź. Że często crashe są, ale tak to jeszcze jest. Może wiesz, na świeżej wersji, nie? Zaraz po premierze. A to już było aktualizacji... Chodźmy. 5? 4 albo 5 aktualizacji było, nie? Więc... No mi na razie jeszcze się nic nie wydarzyło. Gość pisał jeden, że przez pół godziny miał 2 albo 3 crashe. Inny... że mu przycinało tą grę non-stop, a sprzęt jak wypisał to... To miał podobny do mojego, chyba miał tylko procesor lepszy. Kartę graficzną taką samą, RAMu miał mniej niż ja, po 16, ja mam 32. Ale mówię, to mogły być komentarze, bo mi się nie chciało, wiesz, patrzeć na daty, nie? To mogły być komentarze zaraz po wyjściu gry. Prawie jak ramka. Jeszcze bez żadnej aktualizacji, no cóż, bez żadnych, wiesz, poprawek i tak dalej, nie? Tak to widać. Póki co jest okej. Wygląda wszystko ładnie. Gdzie drabina? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Gdzie drabina? Kurde, w Bricomarché. Gdzie ma być? A tutaj mogę cię podsadzić? Albo sam tam wejść? Nie. Zaryzykowałem, stwierdziłem, że i tak... O, jest drabina. I tak mam zamiar kupić jest. Sobie tą grę. Super, przyniesie. A już jest po którejś tam aktualizacji. A jakby miało się okazać, że dalej coś jest z tą grą nie tak, to po prostu w bibliotece jeść nie woła, nie? Rzadko się mylę. Leżałaby tak długo, aż w końcu by doprowadzili ją do grywalności, nie? Ale jest spoko jak na razie, nie? Tędy! Ja nie wiem, bo ja nie pamiętam, bo ja ci powiem, że mnie ten serial nie porwał za bardzo. Już z Vantixem rozmawiałem. Jak już odzyskamy, to warto że bez problemu. Skończyłem chyba na 6 albo 7 odcinku i nawet całego sezonu nie ukończyłem, bo mi się nie chciało. Dobra, skupmy się teraz na grze. Zarodniki. No i jak to Vantix powiedział, serial nie ma się w ogóle do gry. Bo grał i oglądał. Skąd one się biorą do cholery? Ja nie grałem. Znaczy, no, ja nie oglądałem ani nie grałem, więc nie mam porównania, ale... To nie zarodniki, to śmierdzące, kurde, skarpety, pranie. To na pewno od tego. A to nie jest Eli, nie? To nie jest Eli. To jest jakaś inna baba. Bo Eli to będzie ta taka, co on tam ją niańczy, nie? Bo ja miałem ten, Residenta. Z DLC, ze skinami właśnie Joela i Ellie. Czego szukamy? Niczego, przejścia po prostu. Oba? Mamy winnego. Aha. Oczy dookoła głowy. Znaczy oba co? Oba... Co oba? Oglądałam oba. Oba z, sezony? Czyli co, są dwa już? Czy o co chodzi? Przyciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ta... Ten cholerny sufit A, serial i grę, dobra.
wtedy? No to ja serialu trochę, a gry prawie wcale. Spokojnie. Jest! Ostrożnie, ostrożnie! Zombie, diabeł! Kopnij go! A nie, to człowiek. Matka mi się zepsuła. Maska! Niech to się przemieni. Ja zrozumiałem, matka mi się zepsuła. Błagam! Co możesz robić? O kurde, ale celowanie chyba będę musiał trochę... Chyba będę musiał spadamy trochę zmniejszyć, stąd. Bo... Ja pierdzielę, jakie dzikie. Chociaż w sumie... Dobra, niech jest. Może się przyzwyczaję. Oho. Gdzie to? Słyszałaś? To jest ten grzyb, nie? Są w tej grze jakieś znajdźki? O! Że tak zapytam. Czy po prostu jak ten, to mam iść? O. Słyszysz? Byłaby nas usłuchać. Aha, bo teraz mogę... Teraz mogę i teraz przez ścianę widzę, tak? Tego duszę? Kurde, myślę, że on mu kark skręci na szybko. I mogę nasłuchiwać kiedykolwiek mi się zachce? Mogę. Tam jest dwóch kolejnych. Fajne. Ale ich jest dwóch, to jak ja mam zrobić tak, żeby się nie połapali? A ominąć ich po prostu. Nie, no nie da się ich ominąć. A ty mi pomożesz? Ja biorę tego po lewej, ty tego po prawej. Czy nie? Kurde, nic nie widzę przez te... No nie! Ja się zastanawiałem, jak to rozegrać. On jej wpierdol spuścił. Miejmy nadzieję. Wracajmy do miasta. Dobra. Tak najlepiej, nie? Kurde, misje po cichu u Legiona nigdy nie są po cichu. Ale ja bym się bał, kurde, bić z pięści takie coś. Chyba, że to oni nie zarażają jak zombie przez zadrapanie. Nie wiem. Ale jak w razie ten... Zarażają, to patrz, teraz bijąc go po ryju, mógłby sobie pozdzierać kostki, nie? U rąk i już na przykład się zarazić, nie? Czy to tak nie działa u nich? Czy to ten grzyb musi zaatakować? Po cichu to... No pewnie, że tak. Dla tych, nie? Dla mięczaków jest po cichu. Zadają się, chowają, nie? Ogon podkulony. Tu trzeba się bić. Kurde, nie ma czasu na pierdoły. Czego ja w ogóle szukam? Batonika. O, batonik jakiś jest. Czytaj. Cześć, braci... A to chyba nie mój brat. To chyba do kogoś po prostu. Siedzę za murami, wiedząc, że już nigdy cię nie... Nigdy nie zobaczę z... refy. Mark. Mark? A jak jego brat się nazywał? To chyba nie jego brat. Zarażeni próbują się wedrzeć do strefy. Jakiś chyba... Wszyscy narzekają na życie w strefie. Pisał do brata, ale... Ale wiele z tych, to co nie chodzi żyją o nas, na zewnątrz, nie? Chciałoby tu być. Nie pamiętam, jak jego ten brat się nazywał. No właśnie, ja powinienem pamiętać, bo jak gra się zaczęła, to wujek dzwonił, nie? Ale zapomniałem. Przejdziemy... Aha, tu przejdziemy.
Nie wchodź tu, bo to mogą być kurde grzyby. Dobra. W sumie kobietę przodem wysłałem, nie? Ona wlazła pierwsza w kałużę, nic jej nie jest. To powiedz ja Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Taki bohater ze mnie. Jakby pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. Nie uczyli kultury, nie? Że zawsze kobiety przodem, nie? Jak na przykład w sklepie przychodzi do płacenia, to też pozwalam Ance płacić pierwszej, podejść do kasy, nie? Zasłoń wejście. Nie wychodzę przed szereg. Żeby nie gadała, że jestem niewychowany. Jednak, widziałaś? To dobrze, to jak się gdzieś kiedyś zamulę w jakiejś tam etapie, to mi pomożesz. Deska spadła. I teraz co? Ja muszę iść na dół po deskę, tak? Podać ci deskę. Ja bym to przeskoczył chyba. Byłbyś tak dobry. Dawno temu. Idę. Aha, bo ty oglądałaś pewnie jak ktoś grał na konsoli. Dobra, mamy deskę. Hej, podaj mi ją. No wiem przecież, nie? Ale ja muszę tam wejść jakoś jeszcze. Ciężka Halo. Jest. Tam są schody. Dam radę. Ciągaj. Okej. No dobra, ale ja muszę jakoś tam wejść. Czyli tędy chyba. Tu coś się posra. Na bank. Czy nie? Nie, dobra. Tylko nie połam jej. Jesteśmy blisko. A de równowaga, ja po prostu przebiegłem tu. Aha, ale bo to... Po co ta AD jest? Nawet nim nie bujało. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. No, czysto. Nawet chodźmy. Nie bujało, to nie wiem po co ta równowaga tam miała być na tej desce. A może na konsolę? Może? Albo to po prostu taki, wiesz, samouczek, że jak gdzieś będzie... do przejścia jakieś... węższa deska, albo nie wiem, rura, czy coś, to może wtedy się to bardziej przyda, nie? Podnieś tę amunicję. Na pewno się przyda. Pierdziele. Zamknij, podnieś amunicję, podaj deskę. Tak, proszę pani. Kurwa. Bo one to myślą, że my to jesteśmy... Hej, mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Okay? On wie, że do niego idziemy. Tak? Czekaj, podejdę do światła. To tylko dodaje pikanterii. No. W sumie. Dobra. Chodź. Hej, Tess, hej, Tess! Hej, ślicznotko, co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz, teraz. Nie, spoko. Ci da radam ślicznotkę. Nie teraz, słyszysz? Okej. Okay. Rozumiem? Ona jest moja. Nie ma co być pianem. Ale patrz, teraz już ma trochę siwe jednak, widzisz? To nie są siwe. Tak w ogóle, nie? Mój ojciec już by się zdenerwował. Mój ojciec też jak moja mama powiedziała, że on ma siwe włosy. To on mówi, że nie ma siwych włosów, to nie jest siwy, tylko to jest gołębi blond. On jeszcze jest w kwiecie wieku. Zepsujesz, kupujesz. Co tam jest? Walka. Ej, blokuj go! Jedziesz to mi jak to szło! Idziemy dalej. No, dokąd to? No, sorry, nie wiedziałem, że jest z tobą. Chodźcie. I cisza, już tak na... Co to? Na momencie się uciszyli, przestali się bić.
Czego chcesz? Nie, tu hazard jest i alkohol, to nie, to nie. Jak już gość z browarem i karty, to tam nie warto iść. Tu chyba mamy iść, bo tak ona czeka na mnie. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. No to jazda. Co, będzie bitka? Albo nie, bo nie mają pistoletu. Przepuśćcie nas. Radzę wam zwrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Ostre słowa. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Jebać to. Chować się! Ale go zaczniła. Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. To sobie nie powalczył, kurde. Kucnij! Nie ma tak, że się przykleja do... Ale ten mnie widzi, to jak ja mam tam... Ale ja mam giwerę też w sumie, nie? Tak, to się robi, kurde, nie będę tam od flanki, kurde. No, pyk! Po krzyku. Dobra robota, kowboju. I wzajemnie. Skąd on do cholery wytrzasnął do ludzi? Ten miał krótką karierę. Ukróćmy ten proceder. Się nakrzyczał i pierwszy zgasł. Halo, chwila, bo tu gdzieś coś... Właśnie, zabieramy. I ty tak samo. Czy nie mogę? A nie, tego nie mogę zabrać. A ten? Ten miał jakąś giwerę? Ten miał niewyparzony ryj. A teraz ma dziurę w głowie. Ale fajnie, o, to fajnie jest zrobione. Nie powiem. Ale to mi się podobało. Cholera, tędy nie przejdziemy. Dobra, już ja wiem, gdzie trzeba, tu. No dobra. Podaj mi rękę. Czy on by śmiało doskoczył do tego murku? A może kół jest przyklejanie się do osłony? Nie. Ha, to jest to nasłuchiwanie. Dobra. Tutaj, Joel. Wiem, że tu. A czekaj, trzeba sprawdzić, bo ja tam No i zeskoczył. Kolejni ludzie Roberta. Widzę. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zjąć Tess. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu. Gada ona. Mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzi. Cicho i skutecznie. Rozdzielmy się. Sprawdź, czy nikt się tu nie kręci. Widzę, że się, kurde, nie pierdzielisz, Grażyna. W tańcu. Gdzie jest ten drugi? Ruchy. Ja chciałem go zabić też. Tak, żeby było już do kompletu. Ups. Nie te drzwi. Zauważył mnie, bo ja nie tam poszedłem. No. Grażyna! Ty musisz przejść tą misję, bo mnie zauważyli. Bo ja nie umiem po cichu. O, przyszła. Zaraz mnie opierdzieli, nie? Coś ty zrobił.
Rozbiegnąć się! Tutaj! Nie trafiłem. Ale fajny odrzut ma taki właśnie. Osłaniasz mnie, idę! Jesteś martwy, dupku! To nie wiedziałem, że mi się tak uda. Żebyście nie myśleli, że taki zajebisty jestem. Ale trochę sterowanie dziwne, jeśli chodzi o celowanie. Tak trzącha kamerą. O ty kurde. Nie strzelaj do niego, szkoda pocisków. Ja to załatwię. Patrz, on już się poddaje. Widzisz, Grażynka? Trochę spieprzyłem, ale naprawiłem swój błąd. Podniesiono klucz. Ten co miał? Aha, bo to jego giwera leżała. Pistolet zgubiła, tutaj jeszcze ślizgiem wpadł. Batonik. Właśnie, te batoniki, to ja mam jakiś ekwipunek? Aha, tu jest. Maksymalne zdrowie, a to jakieś umiejętności potem, tak? Mogę artefakty. Bo te batoniki zbieram, a jakbym chciał go na przykład zjeść, tego batonika użyć, to gdzie on jest? Pod I? Jedynka, dwójka. Dobra, później. Z zaopatrzeniem zabezpieczone w południowym magazynie. Flaszka. Dobra, jeszcze jeden szybki obchód i spadamy. Zaraz godzina policja. Aha, to jest do... Nie zostanie to sam, ma paranoję. Trzymaj i aby wykonać rzut pouku. Nie wiem, kurwa, trzeba pogadać z nimi. Coś się wymyśli. Gdy nie celujesz, aha, szybki rzut. Czyli mam odwrócić uwagę. Ja go zabiję, tylko ja bym chciał teraz się pozbyć tej butelki. Jak się pozbyć tej butelki? Rzucę go butelką. Rzucę go w łeb tą butelką. Nie, patrzcie. Co jest? Się zastanawia, co się stało, nie? Co za palant sobie, kurde, żarty robi ze mnie. A to tylko ja. Ty w ogóle... No, weź odwróć się. Tak, co zro... Ona zniknęła! Nie, nie strzelaj. Aha, bo to do nas strzelają. Gdzie ona jest? Ona zniknęła. Ona się do ściany przykleiła? To ona była tu i nie ma jej. Grażyna! Gdzieś ty, kurde? Tylko nie mówcie, kurde, że gra się zepsuła. A w dupie z nią. Baby to same kłopoty, ale... Grażynka! Chyba, że ona miała coś... Ściana ją wciągnęła. Grażynka, przepraszam. Where are you? No nie ma jej. Ona będzie pewnie tu, gdzieś przy jakimś checkpointcie. Tam jest gość. Dobra, trzeba na spokojnie, bo ja tu robię za dużą zadymę. Ale na razie po prostu sprawdzam tą grę. A gdzie jest Grażyna? No kurde. Zaginęła w akcji. Żeby się zaraz nie okazało, że bez niej nie przejdę gdzieś tam dalej. Tam jest jeden. A tam jest dwóch nawet w sumie. Aha, nie, jeden. Gdzie ona jest? Hej! Tutaj jest!
No wychyl się. O ty. Dobra, nie zmieniam czułości myszy. Niech tak jest, ale się po prostu muszę przyzwyczaić do tego bujania tej kamery. Blokowano samouczek. Już tych samouczków tyle blokowałem, ja ich w ogóle nie czytam, nie? Ale gdzie jest Grażyna? No nie, no tak nie może. Mam apteczkę. Gdzie ona jest? Co to jest? Nóż jakiś. Taki. Naciśnij, aby pochwycić nieświadomego wroga. Aha, dobra. Czyli nie mogę. A nie, mogę. Zabrał to ze sobą. Zabrał. Ale gdzie jest ta nasza baba? Nie ma jej. Cel misji w ogóle też jaki jest? Gdzie tu jest pod escape'em? Nie. Dodatki, samouczki? Nie ma. Aha. I co? A, nie tak. Nie. Kurde. Gdzie ona jest? Może się zaraz... No właśnie. Wiedziałem, że tak będzie. Znaczy nie wiedziałem, ale liczyłem na to, że jak dojdę do jakiegoś momentu, to się pojawi. Jest nasz chłopiec. Gdzieś ty była, kobieto. Normalnie zamurowało mnie. Znaczy w sumie to ciebie zamurowało, bo zniknęłaś w ścianie. Kończmy z tym. Oho. I teraz co mam zrobić? Znowu po cichu? Ich jest tutaj za dużo. Trzeba działać ostrożnie. Ustały dawno temu. Walka bezpośrednia o skradanie, sprawdź stan swoich zapasów zanim... No właśnie, bo ja nie mam tyle pocisków. Nie wiem, kto teraz będzie nam dostarczał towar. Chyba muszę ich... To dlatego musimy brać te gówniane ochroniarskie. Ja bym najlepiej tak. Pierdolony Robert, oby nadawał się do tej roboty. Ja bym się wpierdzielił tu do góry. Ale jeśli to co z tego? O ile to możliwe. Mówię ci, ta strefa jest skończona. Trzeba się stąd zawija. Pojebało cię. Daj mnie to odejść. Ja bym wlazł na te tutaj, a tu nie mogę. Jak myślisz, co się stanie, kiedy wyczerpią się zapasy? Nie. I z góry zaatakował, bo z góry jest lepsza widoczność. Szczur tam jest. Ale jest też butelka. Nie wejdzie na te toalety? Nie. Tego mogę używać, nie? Ja tego za mało używam. Deska. I kurde, właśnie, teraz jak tą butelkę wyrzucić, jak się jej pozbyć, ale po cichu. O, dobra, już wiem jak. Albo nie wiem. Ten zniknął, tam poszedł. No co? No co ty robisz? Kobieto! Nie kop tego wiadra. Chyba lepiej było, jak żyłaś w ścianie. Ja próbuję zrobić moją pierwszą w życiu misję po cichu, a ona hałas robi wiadr. Teraz ja sam jeszcze zrobiłem? Nie. Jaki kurde duet zajebisty. Legion i pani od wiadra. Zamień na cegłę. Nie, nic nie zamieniaj, nie chcę tego. Ja myślę, że to te batoniki. Chyba, że ja nie muszę w ogóle z nimi walczyć. Może ja mogę tutaj po prostu jakoś przejść. Zostaw! Co ona robi? To ona z tym wiadrem tu przyszła. Ja pierdzielę. No ale nie wejdziemy tu. Patrz, widzisz, kobieto? Musimy ich zabić chyba. Ja już się pogubiłem, ja nie wiem gdzie oni są. Ten jeden był tu, on jest tu. Wrócił na swoją tą pozycję. Zabijemy go, jednego mniej będzie.
zdusimy go. A może. A jeszcze mogę się z nim przemieszczać. Mogę go gdzieś schować w kontener. A mogę go w ogóle podnieść? Nie, nie mogę. Czyli ciała nie mogę schować. Jak przyjdzie tu patrol i zobaczy, że tu gościu leży, to albo będzie wiedział, że ja tu jestem, albo pomyśli, że się chłop nawalił z rana i się opierdziela. Śpi, zamiast pilnować. Dobra, ja mam iść. Do kibla. Gdzie są jakieś... Tam ktoś jest. Tam jest jeden. Ups. Wiem, że po lewej. Kurde, ich tu jest za dużo. Grażyna. Nie wiem. O kurwa. Znaczy, o kurcze. Trochę się władowałem, bo... Liczę na to, że ten se pójdzie. A ja tą butelkę mam, nie? Ja tą butelkę mam, tylko jak ja rzucę... Nie, nikogo tu nie ma. Nie ma tu nikogo. A chwila, a tamci nie usłyszeli. Uja! Nie, nie! O. Chyba pierwszy zgon, tak? Czekaj, nie wpisuj zgona. Bo może tak miało być. Nie no, tak nie miało być. Dobra, wpisz. Trzeba działać ostrożnie. Roi się tu od wojskowych. Nie tam poszedłem. Ja chcę zgona, no to... No ale to ty chcesz zgona, to musisz grać i zginąć w grze. Jak ty chcesz. Dobra, ja mam inny pomysł, bo ja tego nie... Tamten zepsuł wszystko. Muszę iść tam naokoło, tamtego uciszyć. I potem się mogę zająć tymi, o widzisz? Tutaj jakiś mnie namierzył. Z baseballem, o tu jest. Ten chyba. Zabieramy. O. Po co mi ta deska? Zabieramy. Nie wiem w sumie po co mi. Będę Grażynę po plecach napierdzielał. Ups. Nie! Nie z Givery, debilu! Właściwie fajnie, głupi. Że jesteś. Nie tak to miało być. Miałem go deską przetrącić. Ale oni nie wiedzą, że jest. Tylko tam? Tu go nie ma. Rozdzielić się! Tu jest! I nie trafiłem. Może lepiej, żebym ja nie strzelał. Tu go nie ma. Tu go nie ma. A tu nie widział mnie, jak ja przechodziłem na tą stronę? To jeszcze bardziej ślepi są niż ja. Tam coś jest. Kryptonit. Kolejna deska. Ile tego w ogóle mogę mieć? Aha, bo to jest zamień. Dobra, to nie. Tutaj go nie ma! Widzisz go, a ja daję sobie listewki podmieniam. Pod jedynką, pod dwójką. Tu jakieś takie porąbane sterowanie jest. Tu jest siódemka. Tu, jak, o co tu chodzi właśnie? Trójka, nie, to jest dwójka. Wiem, że tu jest. Dwójka, trójka, siódemka, ósemka, ja pierdzielę. O co tu chodzi? Nie mogli dać 1, 2, 3, 4? Widzisz go? Ja sobie później to może zmienię. Tutaj go nie ma!
czym w ogóle schować tą broń. Jakbym chciał na przykład ją schować. Co mam wcisnąć? Porąbane trochę, nie? Te klawiszologia. Mam nadzieję, że... Dobra, zabiję ich. Mam nadzieję, że teraz już można przypisać te klawisze po swojemu. Może nie są na sztywno. Nie no, ta kamera buja, kurde. Fajnie to jest zrobione, nie? Jest tak realizm, ale... Tak trzymać. Ale trzeba się przyzwyczaić do takiego celowania. Na konsoli pewnie było wspomaganie. Dobra. Biuro. Robert pewnie tam wbiegł. Prawie to zrobiłem. Chodźmy. Po cichu. Maksymalnie mam apteczek. A ile mam życia? Gdzie to jest w ogóle moje życie? A, w nią nie mogę. Jest zablokowana akcja. Dobra, idziemy. Szkoda. Nie ma co czekać. O ty, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać. Odłóż broń! Niech jeszcze kilka razy strzeli. Weź się pierdol! I wtedy wchodzi... O, ucieka! Już mi się skoczyły pociski. Robert! Joel, tędy! Chodź tu, kurde, gościu. Jest nasz! Grażyna, dajesz. Zrób teleport przez ścianę. Mamy go? Mamy go. Ślepa uliczka. Zamiast tam biec, w tamtą stronę, no cześć, Robert. On nawet swojego terenu nie zna, skubaniec. Tess, Joel, nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa, macie! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. O! Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Grażynka jest bezwzględna. Podoba mi się. Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją Świetliku. Miałem dług u Świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów. To dobrze, nie? Załatwmy ich. To naprawdę głupi pomysł. O! Nie ma, kurde, gadania. No i co teraz? Tylko po co dwa razy strzeliła? Chyba pocisku. Nie wiem. Wyjaśnimy im, jak ja się sprawy. Ja strzelam dwa razy, bo pierwszy nigdy nie trafię. Więc ona trafiła. To nie wiem, po co dwa razy. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa Świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A tu w grze też jest chyba, nie? Że raz się steruje nim, a potem tą dziewczynką, nie? Czy zawsze tym gościem? Nie no, chyba nie. Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią.
O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. To daj kilka. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Aha, okej. Okay. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Kurde, Gosi, ale w DBD, jakie teraz w tej... Muszę stąd wiać. Decydujcie się. W tym nowym rifcie premiowym. Najpierw zobaczę broń. Są fajne, kurde, skiny do survów i do killerów. Musimy się stąd wydostać. I to już. Trzeba grać znowu. Mamy umowę. Musimy się pospieszyć. No. Doktor fajny ma. Magik. Wiem, którędy pójść. Mikaela. W sumie Mikaela to nawet nie trzeba mieć tego premiowego, ale kurde... Też ma fajne. Pokażę ci. O, właśnie, to na koniec, jak wyłączę tę grę, to włączę ci na chwilę do BD i ci pokażę stroje. Już mamy premkę z wczoraj z Maszą, bo ja miałem w tym. Podali w Prime Twitchowym, nie? Oczywiście ja już szybko do Kacpra się tam zgłosiłem, nie? Okolic dla Maszy. Gdzie mamy iść? Tam? To po dachu? Ludzie? Niedobitki. Gdzie? Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Zaleźli wam za skórę. Co to jest? Śrubki jakieś. Do czego mi śrubki? Taśma? Aha, to tu mogę broń craftić jakąś? Chyba tak, nie? Pomóc ci? Joel, pomóż mi. No właśnie o to mi chodziło. Żeby ci pomóc. Hej, jak się trzymasz? Przeżyję. Ta to taka, kurde, prawie Claudette, nie? DBD. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście, drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Tak, wiem, po cichu to moja specjalność. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja poprowadzę tą misję. Chodźmy. Pewnie, że po cichu. Przygotujcie się, kurde, na świst kul. Po cichu. Lepiej nie mogliście trafić. One biegają na kucaka. A ja nie mogę, bo ja jak wcisnę shift, żeby biec, to on już nie kuca, tylko od razu wstaje. Dobra. Ja mam taki... Butelka to się rozbiła na jego łbie. Okej. Okay. Co jest, kurwa? Co to było? Zdejmę tego. Idź naokoło po drugiego. Sprawiedliwość nie wybiera, żołnierzu. Ja muszę to sprawdzić. Czy cegłówką mogę go znokautować? No... No nie mogę, no to głupie jest. Ja musiałem sprawdzić. Srugo w ten beret. Ale... No i to, no właśnie, to jest misja po cichu. Ale musiałem to spróbować, no bo kurde... O ty. Zabiliście go? To było dobre. To było dobre, no ja wiem. Ale... A to jest moja energia. Tak? Tak, to jest moja energia. Te półkole takie.
No padł, a jeszcze wiesz, jeszcze samo to jak kantem dostaniesz, kurde, taką cegłówką. Ja bym nie chciał dostać taką cegłówką. W potylicę, no to przecież tu nie ma, że tu nie ma nokautu, nie? Ja tam wiesz, zabić nie zabijesz, ale chociaż... Jak niefortunnie by gościu dostał. Dobra, tylko ostrożnie. Dobra, bierzemy butelkę. Butelka jest fajniejsza. W sumie to już nie wiem, po co my się skradamy, bo tu już chyba nikogo nie ma więcej. A nie, jednak są. Nie daj mu uciec! O kurwa! Tu jest! Niby ta coś strzela, ale tak, żeby zabić to nie bardzo. Ja muszę zawsze dobić, poświęcić swój pocisk jeszcze. Co z tymi? Cholera, dopadli Warrena. Który to Warren? Bo nie znam. Żegnaj, przyjacielu. Musimy iść, Marlin. Zaraz tu będą kolejni żołnierze. Racja. Chodźmy. No, no to prowadź, ja nie wiem gdzie. Chodźmy i stoi. Już niedaleko. Gdzie idziemy, Marlin? Tędy. Już niedaleko. Nic ci nie jest? Resztka mi sił, ale dam radę. Jesteśmy już blisko. Masz jakieś jedzenie albo coś? Bo jak umrzesz, to żeby się nie zmarnowało, to ja sobie zrobię. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Obowiązuje godzina policyjna. Co będziemy szmuglować? Ja wiem. Joel, pomóż mi. No właśnie, bo widzę, że kurde się męczysz i nie dajesz rady. Hej. Oho, to już jest jej koniec. Odpieprzę ogień. Hej. O, jest i ona. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. To ja chyba oglądałem Eli. Dwójkę, bo nie dostaniemy ona drugiej szansy. Była starsza. Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? Chyba, że ona się tu w jedynce jakoś postarzeje, że będzie coś tam, nie wiem, w jakimś tam etapie gry. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. 15 lat później i... Pójdziesz ze mną. Ale no, bo obejdziesz, ona była starsza. Sobie broń, a ja się opatrzę. Nie była takim dzieciakiem. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba gówno, się. Nie, to nie? No to ja wtedy dwójkę musiałem widzieć. No. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? I DLC do Residenta też mam ze skinem właśnie Joela i tej Ellie, ale też jako starszej. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste.
To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Dobra, Eli, to tak. Zasada numer jeden. Robimy wszystko po cichu. Ja ci wszystkiego nauczę. Wow. Słyszałam strzały, ale... Co się stało? Co to jest? Zbieratki jakieś coś, chyba, nie? Chodźmy stąd, inaczej skończymy jak oni. I teraz mam zbierać takie? Ty tu rządzisz. To są znajdźki. Eli, tu jest przynajmniej ładna. Ty, no, bo tam taka, kurde, nie? Rodzice się nie postarali, nie? Tamtej, ta aktorka, co tam, ja wiesz, nie chcę krytykować, bo sam nie jestem jakiś super zajebisty, ale taka, kurde, za 10-6 robiona, nie? Na szybko, przed robotą. No, a to widzisz, to przynajmniej jest ze mną wszystko okej. Okay. To nie tylko ja odniosłem takie wrażenie. Że ona taka paskuda, no? Bo myślałem, że ja jestem jakiś nienormalny i się czepiam biednego dzieciaka, ale to jednak nie. To jest okej, okay, wszystko. Albo po prostu jestem nienormalny razem z tobą. Istnieje też taka możliwość. Tędy. No ale przynajmniej nie sam. To też dobrze. Tak? A, no to chyba, że. Chodź. No idę przecież. No idę przecież. No to jak idziesz, jak nie idziesz, jak stoisz. O, co planujesz? Chodź. Kucnij, bo to misja po cichu. Każda inna ze mną. Uwaga! Pomaganie osobom poszukiwanym grozi karą śmierci. A ona jest chyba poszukiwana, nie? Nie narażaj się niepotrzebnie. Czyli mi kara śmierci grozi. Natychmiast zgłaszaj podejrzane zdarzenia. Ciekawe, ile jest warta, ja bym ją sprzedał. Aktorka ma 19 lat? Tu ja bym nie powiedział, że ona ma 19. Ja bym myślał, że mniej. Nie powiedziałbym, że ona ma 19. Dokąd idziemy? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Nie pytaj, jak wejdziemy, to już ci powiem. Śmietnik, będziemy targać. Tam chyba, nie? Na schody. No. Wejdziesz, czy ci pomóc? Wejdziesz, kurde. Sprytna. To dobrze, przynajmniej zaradna, a nie, bo przeważnie to, kurde, w grach czy w filmach zawsze trzeba niańczyć, nie? I ja nie lubię tego, nie? A tu jest... Tym tunelem przemycacie różne rzeczy, tak? Tak. Co ci się tak... Nielegalne rzeczy? Głos jej się powtarzał. Szmuglowałeś kiedyś dziecko? Nie, to mój debiut. Szmuglowałeś kiedyś dziecko? A tak swoją jak drogą, to zabrzmiało, to kurde, nie? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A, no Eli ma 14. Zgadza. Gdzie są twoi rodzice? Potwierdziła. A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? A gdzie moja... Ja nie wiem. A która... A to jest moja kobieta? Ta kobieta też moja kobieta? Zamiast siedzieć w szkole... Czy to po prostu się taka tam... dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Ale ona wiesz, za co lubię nie brzmi, jak ty miała 14 lat. Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Nie? Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. Momentami tak na więcej brzmi. Modulatora głosu używa na bank.
Nie celuj, chciałem prawym myszki, myślałem, że będzie przybliżenie. Chciałem sobie przez okno popatrzeć, a on od razu giwerę wyciągnął. Co tutaj? Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. Z plecakiem na plecach. No to jest... A ja co mam tutaj robić? Kurde, Gosi, przyszłaś kiedyś skądś z plecakiem i nie ściągając go położyłaś się na wyro? Na pewno wygodnie musi się leżeć. Może w plecaku jakieś śrubokręty nosi. Że go nie uwiera, to w plecy. Albo na przykład zawsze mnie to wkurza na filmach tych amerykańskich, jak te ci nastolatkowie, nie? Mam rotałeś coś przez sen. Wchodzą na łóżko w buciorach i ta pościel jest zawsze idealnie, kurwa, czysta. Nawet jak jest sucho na dworzu, to i tak kurz przyniesiesz na butach, nie? Nichuja. Wejdą w buciorach na pościel, pościel jest idealna, nie? Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Może być gorzej, może dach przeciekać jeszcze, a pada na zewnątrz. Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyje. Widzisz? Widziałam sporo towaru. Pytałaś się o kobietę jego i jest. Wchodzimy w to? Tylko, że ty coś gadałaś o blondynie, a ta nie to jest chodźmy. Blondyną, to o którą ty się pytałaś? Bo ja już nie wiem w końcu. A o tą samą, to ona jest blondyną? Pokaż ten swój łeb. No dobra, niech ci będzie. Ciemny blond. Jest i jeszcze noc. To trochę dziwne, że zlecili. Aha, w serialu była w Londynie. No Marlin chciała sama przeszmuglować małą. Nie, żebym się ale sytuacja czepiał, nie? Zmusiła ją do wybrania nas. Ciemna jest. Ciemna jest. Dużo ludzi. Nie ciemna miała masa. Wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Słyszysz, no. Grażyna? Podobno jesteś ciemna. Taka mało kumata to inaczej oznacza. Ja idę przodem. Albo nie, kobiety przodem, bo jestem dżentelmenem. Idź, młoda. No, zapierdzielaj, już. No poszła! O. Teraz ja zamykam. Winda jest. Czekajcie, bo tu może coś jest do zabrania. Aha, no tak. Jak nie uruchomię, to winda pewnie nie działa, nie? Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Kurde, półtorej godziny, nie, oczywiście nie zapyszając. To jeszcze potrwa. Półtorej godziny i żadnych jeśli problemów. Ani zgodnie z planem, nie za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Ani krasza nie było. Jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Pomijając... Oczywiście. Fakt, że Grażynka się teleportowała w ścianę, to jest wszystko spoko, nie? Siemanko, witam. Po raz drugi dzisiaj. Wyznajemy zasadę kobiety przodem. No idźcie, sprawdźcie teren. Dobra, pójdę chyba teraz ja, bo one tam nie wejdą. Chodźcie, dziewczyny. A tu już są jakieś pyłki. Ja tu powinienem maskę założyć. A czemu nie założyłem? Czy nie muszę jeszcze? Prędzej jak takie pyłki były, to on już zakładał maskę. A one nie idą za mną? Wejdź na górę i sprawdź, czy droga wolna. Super.
patrol przed nami. Dobra, możemy iść, wychodź. Chodź, mała. Mała. Patrz pod nogi. Oho, dobra. No, to kobiety przodem. Ten deszcz nam zaczną strzelać najpierw do nich, a potem do domu. Wyszłam na zewnątrz. No idź. No nie bój się, dobra, ja idę, bo widzę, że one się ciągają. Tędy. No, a chciałem powiedzieć, kurde, wyszedł, taki się nie rozejrzał i dostałem w łeb. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem tego powiedzieć i dostałem w łeb. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Tura Miles z 12. Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Za ile będą? Parę minut. Początek, dokładnie, no. Tak, no, tak jak piszesz, prawie początek. Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. Patrz. Pozytywny. Chryste, panie. Czyli ty masz, kurde, grzyby w sobie. Marlin o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Nie jesteś. Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie. Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie. Przysięgam. Tak jest. Pierwszy raz czemu gram. Nie oglądałem u nikogo gameplayu. I... Nie kupuję tego. I serial w sumie oglądałem, ale tylko chyba 6 czy 7 odcinków. Który podobno i tak nie ma związku z grą. Słabo jest odwzorowany, czyli można powiedzieć, że nigdy nie widziałem tej gry prędzej, nie? Nie grałem w nią, ani nie oglądałem. A nie oglądałem celowo, bo wiedziałem, że jak już wyszła informacja, że wyjdzie na peceta ta gra, to wiedziałem, że ją kiedyś ogram. I celowo nie chodziłem do nikogo na live'a, kto... Okej, Eli. No mój sygnał, biegniemy. Uciekamy. Aha, no chyba, że... No dobra, no, ale celowo nie oglądałem u nikogo, bo wiedziałem, że prędzej czy później będę sam ją ogrywał, jak już będzie na PC-cie, bo konsoli nie posiadam. Kurde, jak skoczył, a tu... Eli, znowu musimy pobiec. Gotowa? Jasne. Tak. Biegnij, Eli. No właśnie, bo mnie, kurde, mnie nic nie wciągnęło w tym serialu, nie? Tak, te kilka odcinków oglądałem z nudów, bo nie miałem nic innego do roboty. I w końcu na którymś tam odcinku przestałem oglądać, bo w ogóle mnie nie ciągnęło do tego, nie? Widzę ich. Żeby kontynuować. Musieli się przedostać! Sprawdzić okopy! Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno tędy przeszli? Do odwołania rozkazów szukamy dalej. Nie dajcie się zauważyć. Chodź, mała. Trzymajcie Joela. Nie no, ten tu świeci latarką. Musimy przeczekać. Chyba, że możemy tędy przejść. Mała. Idź przodem. Nie.
Tędy nie. Chyba jednak tu. Ja to bym zabił, ale... Wydaje mi się, że chyba mam przejść w momencie, jak on się tu nie patrzy. Na pewno? Tak. Gdzie on świeci tą latarką? Idę. Najwyżej się spierdzielę. Ups. Aha, teraz tu. Pod nasypem. Widzisz coś? Czysto. U ciebie? A czy tędy nie było łatwiej przez tą dziurę? Chyba by było. Ups, widzieli mnie. Nie, nie widzieli. Może widzieli? Dobra. Udało się fuksem. Misja po cichu zakończona sukcesem, aż się sam dziwię sobie. Nie pisz, nie pisz, wow, kurde, bo zapeszysz zaraz. I coś odwalę. Niedługo z nimi skończymy. Wiesz, jak jest u mnie, nie? Za długo nie może być ciszy. Zaraz będzie zadyma. Czekaj. Aha. Schylcie się. Szybko, szybko. Pieprzyć to! Zostawmy ich klikaczom! Pewnie tak, pieprzyć to. Wyjdźcie w swoją stronę, my w swoją. Nie wiem, czy ja mam. Chyba nie potrzebuję tam iść. My idziemy tu. To niech on sobie tam łazi. Z tą latarką. Możemy przejść tędy. A tu? Co jest? O, właśnie. Taśma się zawsze przydaje. Zwłaszcza ta amerykańska duct tape, ona jest dobra do wszystkiego, nie? Teraz idę. Pełno ich tutaj. Ciekawe, jak ich ominiemy. Nie zauważyli nas. Chodźmy naokoło. Czołg, jak to wygląda? Za dużo ich też. No nie. Tam się wpierdzieliła pod nogi. Są z nami w środku. Odwróć ich uwagę. Czym? Cegłówki nie mam. Wywaliłem. Nie widziałeś mnie. To nie byłem ja. Kurde, i misja po cichu. Odłaniać mnie, idę. Chyba będę miał zgona, bo tamci sobie nie pozwolą na takie numery. No. Kurde, wiedziałem, że któryś mnie przyuważy. Następna porada? Nie, żadnych porad. Ja to sam wymyślę. Idziemy. Brakuje mi takiego wślizgu, jak on biegnie, nie? I za osłonę się chowa. Tego mi brakuje. No i ta mnie wypchnęła teraz, nie? To jest dopiero.
Wiecie co, ja zrobię inaczej. Ja się tu schowam. Kolejne latarki. Ten idzie tam. Ten pójdzie tam. Tego bym mógł zdjąć po cichu, chyba. Nie? Jednego nie. Jest tam i gdzie jeszcze był? Tam jest jeden. I było czterech. A ja wiem, gdzie jest trzech. Jeszcze jeden gdzieś, kurde, się zawieruszył. Jak on zobaczy zwłoki, tam jest jeden. Nie? Nie! Ups, 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 pomóżcie. Nie ma co ten łeb mu strzelać, bo... Brawo, szeryfie. Szeryfie, kurde. No tam jest jeszcze jeden. Dobrze. Nie tak to miało być, kurde. Mieliśmy to zrobić po cichu. Dawaj mi coś fajnego. Rudy! Kurde, to w sumie dobrze, że go zabiłem. Cegłówka, nie? Ha, ich jest jeszcze jeden. Teraz cię mam, dupku! Rzucę go tą cegłówką w ten łeb. Strącę mu kask. Kurwa, mam cię! Ile ty musisz dostać? Ja nie mogę w głowę go trafić, to jest najgorsze. Zabiły go? No właśnie. Nie, on jeszcze żyje, patrz. Ja rozumiem, że on tam jakąś ma... Chyba, że on ma kamizelkę. A ma kamizelkę, dobra, no to... Niech mu będzie. Ten też miał. Każdy chyba miał. Ja po prostu nie umiem się przyzwyczaić do tego bujania kamerą, jak celuję. Nie potrafię trafić w głowę. Tess, wiesz gdzie iść? Straciłam orientację. Nie wlazłbym do takiej wody. Czekajcie. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Tak, to się przyda. Co się przyda? Co znalazłeś? Przynajmniej już nie. Co się przyda? Oho, jak latarka mi. Myślę, że tędy się przeciśniemy. Latarka się nawet tutaj psuje, widzę. Oddział Charlie, zgłoś się! Cholera, oho. Kolejni kolej. Żołnierze. Cel wciąż na wolności. Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11. O, chyba nas nie tak, widzą. Najlepiej, idźcie stąd, cholera. Przyjąłem, do wodu.
Nie wychodźcie z cienia. No ale przecież koniec poszukiwań, już sobie poszli. Poczekamy aż odjadą. Coś nie słyszę, żeby jakiś samochód odjeżdżał, ale... Dobra, idziemy, nie? Skoro dali sobie na luz, to nawet lepiej. Dobra. Jesteśmy bezpieczni? Luz do tapet? Wciąż się tu kręcą. Poczekaj, słabo oddech. Joel, zobacz, czy jest to coś, co nam się przyda. Jasne, szefie. O kurde, ile śrubek. Pusto. Shotguna mi dajcie. Albo w sumie może nie. Za głośny. Karabin, o, karabin mi się przydał. Test tutaj. Pójdziemy tą rurą. Radni na daleko będą zabijać. A z shotguna to trzeba podejść, nie? Broni będzie dosyć. Aha. Na normalnym chyba. Tam był jakiś super łatwy, łatwy, normalny, trudny i coś tam jeszcze. To tak czekajcie, po środku. Jezu. Zbywają nas z powrotem. Wracamy pod mur. Chodźcie. Chyba już poszli. Słuchaj, jaki był plan? Ale rzeczywiście. Załóżmy, że dostarczymy ci coś tak czasami nie jest płynnie. I co znaczy, dalej? Nie wiem, może Marlin, ja na live jak widzę na, u siebie na podglądzie. Czasami jest takie. Mają własną strefę kwarantanny. Coś mi tu nie pasuje, nie? Ale to może też podgląd na moim poznanym laptopie, bo ten laptop jest wiekowy. Na kompie niby to... jak gram, to jest okej, okay, ale jak za tą cenę to, co się ze mną to jest stało, gra z kluczem chyba do tej szczepionki. Z PS3, nie? O ile dobrze kojarzę. Tak powiedziała. To, na pewno trochę tak za droga moim zdaniem. Weź się PC, odwal, nie prosiłam cię o to. 260 ja zł. Też. Co my tutaj robimy, do cholery? PS3 z gównianą optymalizacją. Szastujesz. Co trochę wtedy, ich poniosło. Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończ raz się żyje. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? W końcu wczoraj kupiłem. Rozumiem. Zwłaszcza, że płaciłem Anki kartą, nie? Jak zawsze. Z mojego konta nie ubyło. Także super promocja. Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. Ale tak, ale taka jest prawda, nie? Że jednak trochę ich poniosło z ceną. Awe! Tak jest, Sarek. Część pierwsza. O kurde. O kurde, tak aż ona skąd ten. Z bliska. Aż ona to. Pierwszy. Co się stało? Tereny wokół strefy kwarantanny zostały zbombardowane. Chcieli zabić jak najwięcej zarażonych. Dobry plan. Niestety doraźny. Możecie być moimi osobistymi, kurde, translatorami, jak chcecie. Tez, słyszałaś? Tak. Ale to było daleko. Cholera. Jesteśmy bezpieczni. Chwilowo. Chodźcie. Dobra, kto ma jaja, żeby tam skoczyć? Macie? Poprawili optymalizację? No, jest, to już jest chyba, to jest wersja 1,
03. O, jest i nasz ratusz. Jest już lepiej, ale tak, leżała i kwiczała, no wiem, ja czytałem opinię, nie? To ma być centrum miasta. Czytałem opinię, że już samo budowanie shaderów długo trwało, dalej długo trwało, jak ja wczoraj robiłem, nie? To z 10 minut mi budowało te shadery, ale ludzie narzekali, że wiesz, że komputer im się strasznie grzał, nie? Ja nie zauważyłem, żeby mi się super grzał. Procesor miał może o 3 stopnie większą temperaturę niż normalnie ma, jak gram, nie? Może po prostu mieli chłodzenie jakieś tam, wiesz, tańsze, albo tutaj komputer dawno był nieczyszczony, nie? I dlatego im się grzał. Póki co gram godzinę, prawie 2 godziny, ani jednego crasha. Spadki FPS-ów na ultra do 47, ale to tylko czasami, także nie jest źle, na razie nie mogę narzekać, nie? Ale właśnie wiem, Ksarik, że podobno była super niegrywalna, nie? Tylko mówię, moim zdaniem dalej ta cena jest za wysoka. Ej, Tess? Idę. Cena jest trochę za wysoka. No ale, co zrobić? Anka zasponsorowała, także. Ona nawet nie wie, umarł że niedawno. Grę kupiła. Dowie się. Czy to źle? Kiedyś się dowie. Lepiej stąd chodźmy. Jak wejdzie na konto i zobaczy, że czegoś tam jej brakuje, to wtedy się dowie, że mi kupiła grę. Przesuń się. Czemu ja w ogóle idę zgarbiony? Ja już przyzwyczajony jestem do tego, że wszędzie chcą mnie zabić. Następny, cholera! Tylko nie podoba mi się to, że nie ma pełnego ekranu. O. Nie ma pełnego ekranu. Jest okno albo okno bez ramki. I nie mogę. Musiałem znowu przechwytywanie ekranu zrobić na OBS-ie, a nie. No, a nie tej. A nie aplikacji pełnoekranowej, bo przecież oczywiście znowu by nie widział ten, nie? OBS. Nie widziałby gry, nie? Wygląda na to, że zginęli. Chyba, że można, może, wiesz co, tryhack? Może jak gdzieś w tym, w konfigu, nie? Może by można było wymusić, wiesz, tam linijkę zmienić na, kurde, na true, nie? Ale nie chciało mi się w to bawić. Ale normalnie w opcjach, jak w opcjach gry, jak ten wszedłem, to nie ma, nie? Właśnie, jest tylko okno albo okno bez ramki. To nie wiem. To ja nie wiem jak w sumie. Ale aż tak mi to nie przeszkadza, no po prostu i tak już miałem. Klikacz. I tak już miałem przechwytywanie ekranu ustawione z poprzedniej gierki, która też tam miała jakiś problem, nie? Tak wygląda. Horizona chyba. Też z konsoli. Widzą? W pewnym sensie. Więc tylko zmieniłem, nie? Jak nie to perze? Tak. Jeśli zaczną klikać, musisz się spadać, inaczej cię namierzą. Mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Sanity pills, kurde, mam. Dziewczyny, wolniemy se po pigule. Nożyczki. Młodej obetniemy włosy zaraz. Uwaga na głowy! W sumie te bujanie kamery mógłbym wyłączyć i by mi się na pewno lepiej celowało. Ale nie byłoby tego efektu. Pomóż mi z tym. Musi być efekt.
to jest? Kurde, jakiś... Kwiatogłowa mnie zaatakowała. Spojrzałem się na czat, nic kurde, tu mnie jakiś normalnie... Nic mi nie jest. Baba z tulipanem na ryju, kurde, chciała ugryźć. Użycie apteczki? Nie, nie używam. Ale to była jazda! O tak. Zastanawiam się właśnie, kurde... A muszę później zobaczę. Pozbieram batoniki, teraz podniosłem coś do picia. A twórz apteczka! A, ja mogę stworzyć apteczkę też. Dobra, i tutaj jakieś mam pierdoły. Dobra, to stworzymy sobie apteczkę. Z czego? Z tego i z tego, czyli z jakiejś szmatka i alkohol, dobra. To ja zobaczyłem kropelkę, ja myślałem, że ja mam to pić. A w sumie alkohol, no to co się robi z alkoholem? Trzeba to pić, nie? Tu co jest? Maksymalne zdrowie. Tu umiejętności, jeszcze nic nie umiem pewnie. A nie, naucz się. Tryb nasłuchiwania. Tworzenie przedmiotów. Aha, bo to za te plasterki czy na pigułki. Maksymalne zdrowie. Dobra, to się nauczymy tego. Mistrzostwo ostrzy, to tam później. Co tu jeszcze jest? Artefakty jakieś. To nie. Sam jestem artefaktem. Kurde, dobra. Nie tak. Dziewczyny! Sprawdź, czy jest przejście. Idź tam. Zobaczymy, co tam jest. Dobra. Czysto. Chodź, Eli. Dobra, twoja kolej. No chodź! Nie podrzucił jej, nie? Tak się zastanawiałem, czy pomoże jej, nie? Czy będzie patrzył, jak ona tam próbuje wskoczyć. Nie pomógł jej. No dalej, Dryblasie. Podaj mi rękę. Chodź. Przyszły te tulipany. Nie mają mordy, jakby im rafa koralowa na ryju wyrosła, nie? No. Dla Iwony, ta Iwona już by się zakochała w każdym, jednym. Ona nie wiedziałaby, którego wybrać. Wszystkich by chciała, najlepiej. Wydostaniemy się po rusztowaniu. Tu, po tym? Okej. Okay. Gdzie ten gówniak jest? Właś, wstradaj się tu. To by było na tyle. Eli, nic ci nie jest? Poza tym, że mam pełną w gacie? Nie, w porządku. Czuć, właśnie. Drogę. Przejście jest zawalone. To co, wracamy się? Tu możemy skoczyć chyba. Dobra, ja idę pierwszy. Teraz topchnę i usłyszą. Na bank usłyszą, nie?
raczej się nie dało. Bardzo panie proszę. Dobra, w drogę. Chociaż myślałem, że on to pchnie, a nie będzie ciągnął, to że to tutaj szaleństwo. Spadnie. Jak bliźnie, to zaraz wszystkie usłyszą. Tylko nie patrz w tą. Co? Chyba żartujesz. Ona zaraz coś się wydarzy. Spadnie to w dół. Mogę się założyć. No idź! Chodzieli. Jeszcze sobie pooglądaj, kurde, widoki, a ja stoję tu. Wszystko gra. Jest przejście. Dobra, bierzemy, kurde, dechę. Może się przydać, żeby przywalić któremuś. Biegacze. Pójdę to sprawdzić. Zostań z dziewczyną. Nowa broń, rewolwer. Jest okej. Okay. Tak się zmienia? Okej. Okay. Dobra. Przytrzymaj V, aby... No już sprawdziłem. Dopóki nie zmienię, tak? To mnie gra nie puści. Ja pierdzielę. Czy ja słyszałem? Tam jest. Chwila, bo oni są ślepi, nie? To chyba raczej nie reagują na moją latarkę. Pij, kolego. Miałeś coś? Nie miałeś żadnej broni. Ups. Co? Nie słyszał? A nie słyszy? No nie, nie miałeś tak szybko. Widzisz go, Sito? Widzisz? Widzisz i nie wierzysz, nie? Ja też. Kurde. Coś tam potrąciłem niechcący. Nie wiem, czy mam wszystkich wyeliminować. Wymagane ostrze. Aha, bo tego nie da rady zabić, bez nie udusić. Ja nie mam ostrza, ale mogę stworzyć chyba. Bo oni nie widzą, bo mają zarośnięte oczy
tym, kurde, rafą koralową. Oni tylko na słuch, a że jestem, kurde, silent, kurde, ninja, to wiesz. Już nie jestem silent ninja, ale już byłem. Dość długo byłem. Ratunku! Bożeś się odezwał na czacie, a tak dobrze mi szło! Wszystko przez ciebie. Dobra, chodźcie na dół. O, kurde, gazrurka. Jestem pod wrażeniem, Joe. Jak on cię nie widzi, kurwa, usłyszał albo zobaczy. Chodźcie, dziewczyny, dałem radę. A już myślałem, że będzie, że wyjdzie z tego strzelanina i się zaraz pół budynku na mnie ten zbiegnie, nie? Excuses. Ja nie znać angielskiego, ja nie wiem, że to znaczy wymówka. I przyjmijmy, że nie było wymówki. No i tyle. No i nie wyzywaj. To chciałem powiedzieć. Tu jakiś poszarpany kadłubek leży. No dawaj! Dobra, teraz idź. Kurde, jak piszę, dobra, to... czekaj! Dobra, czekaj, no czekam! To się nada! To się nie nada! I co? Tak. Ja pierdzielę, jakie kurde kombinacje, nie? A wystarczyło, nie wiem, cegłówkę podłożyć tutaj. Których jest full. Nic mi nie jest. Co tam szperasz? Zabieramy. O, i batonik, tak? To jest batonik, czy to jest gaz? To dla ciebie. No, batonik to jest, nie? Nie, ale to jest lecznicze, to... To chyba jest jako gaza, nie? I alkohol, ja myślę, że to są batoniki. Czy to są batoniki? Jak żre, to wtedy mi życie też ten wzrasta? Chyba nie. Ale nie wyzywaj. Nie ma co zwlekać. Jest przejście. Uwaga na plecy. Nie podoba mi się to. Tu się coś, kurde, wydarzy. Nie ma przerwy, idziemy. Robimy małą przerwę? O, już go namówiłeś. Powtarzasz, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A ty zawsze mnie ignorujesz. Uwierzę, jak zobaczę. Dobra, przestańcie się przekomarzać. Czy ja się wskakałem w dół tylko po to, żeby się wspiąć? Ja... Nie no, w kółko się raczej nie kręcę. Tędy. Fanty to szybko zgarnia, kurde. Tam są kolejne. Tess, tutaj. To coś nowego? Łotow. O.
popatrz na rękaw. Aha, to jest cegłówka. Wiedziałem, że to coś jeszcze się... Tak. Wziął. Nie mają łatwego życia ani w mieście, ani poza nim. Oby ktoś na nas czekał w umówionym miejscu. Będzie dobrze. Tu? Tu. Kurde, idzie... Uważajcie, diabeł. Cholera. Idzie. Kolejny. Boże, już prawie wyszliśmy. Joel, pójdziesz przodem i odstawiam nie jeden. Ellie, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko niego. Jasne. Skoncentruj się. Jasne. Spierdolę to. Mogę się założyć, że coś zrobi nie tak. Kontrol, aby poruszać się powoli. A, jeszcze wolniej mogę się poruszać. Coś to zrobiło. A nie mam ostrza. Wycofka. Nie, Grażyna idzie przodem, nie? Grażyny tam, coś może ją potrafię. Ile tych ostrzy mogę zrobić? 3, ale tak naprawdę nie mogę, bo nie mam materiałów. Dobra. Mam rurkę. Chyba, że tego mołotowa mam gdzieś użyć. No raczej nie. Tego załatwię tym ostrzem. Niech on tu przyjdzie. Nie! Chyba nas nie... Kurde, a jednak. No i nie ubiec. Nie! Jakim cudem? Przecież nic nie zrobiłem. On nie widzi, nie? Dobra, teraz to zrobię inaczej. Od razu. A może bez tego szedłem? Bez kontrola, ale nie no. Zbij mu w ten kurde brzydki ryj. Tego co się pożywia. Chyba mogę udusić. Czyli tych tylko takich z tymi brzydkimi rejami, znaczy ten do pięknych też nie należy, ale z tymi takimi mordami nie można dusić, tylko trzeba ostrzem. Ciekawe czemu. Raczej się niczym nie różnią. Czy jest jakiś inny rodzaj mutacji? Trochę ich tu chyba dużo, nie? Tam gdzie ten następny, a ja na niego nie mam ostrza. Aha, no właśnie. Nie do uduszenia. Tam się coś świeci, a nie, to woda, dobra. Kurde, jakby... Bo nie mam... Nie mogę wytworzyć kolejnego. Ups. Jak już jest z gasurki, go przeciągnę. Nie zauważę. Tego mogę, na pewno. Już będzie jednego mniej. Ten jakiś taki uśpiony. Dziewczyny, chodźcie. Tata sprzątnął kolejnego, tylko że coś mi się wydaje, że ja muszę tu iść chyba w głąb tego terenu, gdzie oni tu łażą. Ten już ją widzi. Nie. Myślałem. Bo ona tak stoi.
próbuję to rozegrać tak, kurde, bez... Idę tu. Tam cegówka była, mogłem niby odwrócić uwagę. O-o. Kurde, coraz więcej jest tych... A czy mogę przejść? Ciekawe, czy tu mogę przejść, ale nie, no bo ten nie zauważy. Ręce mi się spociły, jakbym, kurde, normalnie naprawdę miał takie coś przeżyć. Tu jest safe jakiś. Może w safe będzie coś fajnego. Aha. Jeszcze trzeba znać kod, nie? To chyba nie otworzymy tego sejfu. Nawet nie słychać tego takiego pyk. Dobra, olać ten sejf. Ale w nim pewnie coś fajnego jest. Chyba, że tutaj będzie kod do sejfu. Właśnie. Czy nie? Nie. Czy gdzieś jest kod do sejfu? Na ścianie raczej nie ma, nie? No dobra. Ja w sumie mam. Co ja mam? Butelkę. Butelka mogłaby ich odwrócić uwagę. Teraz ilu ich pobiegnie? Czy tylko ten jeden? Kurde. A biega i ona nie... Zara, halo, co tu jest? Kurde, Grażyna, czy ty masz jakieś cichobiegi? Ona przebiegła i jej nie... Nie usłyszeli, a ja... A mnie wtedy usłyszał, albo zobaczył. Ja w końcu nie wiem, czy oni widzą, czy słyszą. Już zgłupiałem. O, ta jest jeszcze lepsza. Kurde, głową przetrąciła prawie tego, kurde, zombiaka. Czyli oni tylko na mnie reagują. Nie wiem, co tam znalazłem. Chipsy chyba, albo... Co to jest, worek z krwią? Nie no, chipsy. To w sumie... Chyba ja muszę tam iść, gdzie oni tam urzędują. Rzucę im tą butelkę tam. Ten, żeby pobiegł jeszcze stąd też. Jeden, co tu wie. Pyk, butelkę zwinął. Lekkie ręce. Idzie dalej, tutaj. Nie. A tam. Usłyszą chyba. Czy nie usłyszą? No przecież to hałas był taki, że na pewno by usłyszeli. Właśnie. O dobra, wali się dziewczynko, to ja wchodzę. Chodź. I teraz drabinę kopnę. Albo jeszcze lepiej, wciągnę do góry. O rany!
bo nie jesteście całe? Tak. Nie zatrzymujmy się. Nieźle dajecie sobie radę. Po prostu mamy szczęście. Chwilowo. Dokąd idziemy, Tess? Ratusz jest tam. Dobra, to idziemy do ratusza, bo gdzieś jest safe, ten autosave. I będziemy kończyć. Jak wejdziemy na tę ciężarówkę? Spróbujmy coś znaleźć. Ja pójdę na obiad. 2,5 godziny live'a. Co? Tu mamy wejść, tak? I pewnie ja mam wymyślić, jak to zrobić. A możemy tu wyjść. Ups. Dziewczyny, nie wiem, czy wiecie, ale tam mamy, kurde, 3 kolegów, a my sobie tu łazimy, jakbyśmy byli tu sami. Chyba trzeba się nimi zająć. Właśnie grzejesz obiad. No właśnie, ja chcę zjeść. Dobra, najpierw tych zabiję. Kolesi, bo to będzie mi potrzebne. A na pewno oni usłyszą, jak ja to będę chciał zabrać. Jeszcze jeden. O. Czego tak załatwił? Dobra, zobaczmy. Uwaga! Tak puścił, by dostała tym. Chodźcie na górę. Chodzicie? O, tu coś jest. No dobra. Kurde, kolejna apokalipsa, w której bym był bezpieczny, kurde. Czy to zombie, czy to grzyb. Atakuje mózg żywiciela. To, kurde, mnie by nie opętał. Zombie tak samo. One się tylko na mózgi rzucają, to też bym był bezpieczny. Idziemy dalej. Dechy nie biorę, bo mam rurkę. Chyba lepsza. Chociaż z deski nie wiem, czy nie można wykrafcić później, jak mam jakieś tam śrubki czy te gwoździe. Joel, tutaj. To chyba jest. Mogę jakąś lepszą broń zrobić z tego, nie? Nabić. Nic już nie. Gwoździkami. Co? Nic nie słyszę. Dobra, po tej akcji skończę, bo na pewno będzie zapis. Wiem! Okej, okay, wystarczy szybko! Okay. Trzymaj! Masz coś na bucie. Kurde, pomocną dłoń miałem na bucie. Dobra, tu na pewno się zapisało. Okay. Jak się stąd wydostaniemy? Więc tu bym zakończył. Czy tu gdzieś mogę zapisać? Jest, zapisz grę. O, ja mogę jeszcze samemu zapisać. To okej. Okay. Zapiszemy na przykład sobie na slocie. Gdzie? Tu.
17 minut, to nie, tu jest 2 godziny, czyli tu. Albo tu. O, i tyle. Jest, zapisało. Jest, dobra. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. I do następnego. Dzisiaj pewnie już nie. No, przynajmniej. Ale jutro, pewnie do południa przed obiadem znowu uruchomię. Musiałaś się znaleźć albo, na odpowiednim miejscu. Albo tą gierkę, tak. Albo tego Sherlocka naprawionego, nie? Pogramy. Byłam także w szkole wojskowej. Dzięki za uwagę i do kolejnego.